Drożeją bilety komunikacji miejskiej w metropolii. Zarząd Transportu Metropolitalnego podwyżkę tłumaczy tym, czym wszyscy inni tłumaczą wzrost cen swoich usług. Mamy dwa powody. Po pierwsze, duża inflacja, ona przekroczyła poziom już 17%. Drugim powodem jest wzrost cen paliw. Ten jest na poziomie 40%, porównując dzisiaj do tego okresu sprzed roku. Od dzisiaj za 20 minut podróży pasażer zapłaci 4,60 zł, a nie 4 zł jak do tej pory. Bilet 40-minutowy drożeje z 5 do 5,60, a 90-minutowy z 6 do 6,60. Już przed podwyżką było dość drogo, jeśli ktoś chciałby porównać jakość komunikacji miejskiej w metropolii do tego, co oferują inne miasta. W Łodzi najtańszy bilet kosztuje 4,40 zł, w Krakowie 4 zł, a w Warszawie 3,40 zł. Wszystko drożeje, trudno mi powiedzieć, czy akurat to jest potrzebne w tej chwili, nie? Ale paliwo wszystko do góry, więc bilety też do góry. Nie zdziwiła się pani? No raczej nie, bo to wszystko tak w tempie idzie, że nie ma się co dziwić. Korzystanie z biletów jednorazowych jest coraz mniej opłacalne. Lepiej wydawać więcej naraz. Ja dużo jeżdżę, także ja kupuję sobie kwartalne na ogół. Kwartalnych chyba nie ma akurat. Jeszcze bardziej się to opłaci. Zmieniły się nie tylko ceny, ale również rodzaje biletów. Teraz nie ma już biletów na jedno, dwa lub trzy i więcej miast. W taryfie pozostały jedynie bilety czasowe na 20, 40 lub 90 minut. To może być problematyczne dla osób, które pokonują dłuższe trasy. Rozwiązaniem mogą być bilety wieloprzejazdowe. One są ważne przez pół roku i wówczas cena jednego przejazdu jest dużo niższa i nie obowiązują strefy. Nie obowiązuje też taryfa czasowa w tym momencie. Ważny jest ten bilet na dany przejazd. Związkowcy nie mają wątpliwości, że od podwyżek pasażerów nie przybędzie, ale rozumieją też argumentację organizatora transportu. Myślę, że tutaj jest, powinno być wspólne działanie miast, które są w skład ZTM-u, wchodzą, które by po prostu dołożyły do tej komunikacji, a przez to, że miasta nie dokładają, dokładać muszą pasażerowie, bo inaczej no, nie ma innego wyjścia. Jeśli ktoś ma jeszcze stare bilety, to bez obaw do końca października może je nadal wykorzystać. W kolejnych dwóch miesiącach, listopadzie i grudniu, konieczne będzie dokupienie biletu uzupełniającego.